Daniel Skiba-Skibiński na fali 10 wygranych z rzędu. Ciekawe, czy ta fala utrzyma się na IFM Show, jak myślisz? Witam wszystkich, bo oczywiście planuję utrzymać ją jak najdłużej i jestem przekonany o swoim zwycięstwie na najbliższej gali. Dlaczego się skończyła twoja przygoda z Babylon MMA? No bo byłeś z nimi długo związany, zostałeś mistrzem tej federacji w wadze półśredniej w 2018 roku i nagle do widzenia. Dlaczego? Jest to też nasza wspólna decyzja. Postanowiliśmy jednak zmienić trochę w mojej karierze. Razem z menedżerem, razem z organizatorami podjęliśmy taką decyzję o zakończeniu współpracy. Szukam nowych wyzwań i to wyzwanie znalazłem właśnie w gali European Fight Masters. Kiedy kończyłeś współpracę z Babylonem, w mediach społecznościowych publikowałeś listę swoich potencjalnych pracodawców, na niej bardzo znane marki UFC, Bellator. Jesteś w IFM, czy to jest chęć po prostu podjęcia nowego wyzwania z twojej strony? Tak, cały czas celuję w organizację UFC, jednak na ten moment są zainteresowani, ale potrzebuję jeszcze kilku kart przetargowych w postaci mocnych wygranych i to mam zamiar zrobić właśnie w obecnej organizacji, także nie będę tutaj próżnował, mam zamiar zrobić duży show, mam zamiar zrobić dobre pojedynki, dobre walki, dać dużo emocji kibicom i w ten sposób też zasłużyć na angaż w UFC. No właśnie, bo cały czas jesteś na radarze amerykańskiego giganta i ponoć jeżeli dwie walki dla IFM Show wyjdą dobrze, to tam już jest sprawa bardzo płynna, jeśli chodzi o twoje przejście. Czy to prawda? I cały czas jesteśmy w kontakcie, cały czas jakby moje plany są niezmienne. Wierzę, że każda kolejna walka przybliża mnie do tego celu, dlatego robię wszystko, co w mojej mocy, zrobię wszystko, co w mojej mocy na walce, żeby to udowodnić. John Michael Shield to twój rywal na IFM Show. Co o nim wiesz, jak będziesz się przygotowywał pod tę walkę, czy pod walkę, czy pod rywala? Zawsze przygotowuję się konkretnie pod danego przeciwnika, analizując jego mocne strony, słabe strony, układając game plan. Tak też będzie tym razem. Przeciwnik jest już po części przeanalizowany, do tego wszystko to, co zostanie wyciągnięte podczas analizy, będzie wdrożone też na treningach i wierzę w to, że będę gotowy na tego rywala. A co sądzisz o pomyśle właścicieli IFM Show na promocję swojego wydarzenia? Czyli mieszamy świat YouTube'a, influencerów z światem, zawodnikami MMA. To są te światy, które się nie spotykały za często wcześniej. Co sądzisz na ten temat? Myślę, że rzeczywistość do tego też zmierza i jest to dobry sposób promocji. Wydaje mi się, że właśnie promocja, którą realizuje gala IFM jest jak najbardziej skuteczna, dobra i cieszę się, że tutaj jestem. Zdradzili ci, co cię czeka dzisiaj? Jeszcze nie, czekam. Będzie to niespodzianka. Jakieś przecieki z poprzedniego dnia zdjęciowego? Pewne przecieki mam, ale no, wolę mile się zaskoczyć, także jestem otwarty na wszelkiego rodzaju wyzwania.